Wieś ma swoje problemy, ponieważ przez lata dewastowano polskie rolnictwo. Nastawienie funduszy unijnych zachęcało do odchodzenia od rolniczej działalności, powiedziała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15. Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych, lokalnych hodowców zwierząt i dla małych producentów żywności, to część propozycji Prawa i Sprawiedliwości dla polskiego rolnictwa, które przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Kadzidle, województwo mazowieckie. Polskie rolnictwo ma ogromny potencjał, ważne jest to, aby go wykorzystać, podkreślił prezes PiS. Ile byśmy nie dopłacili do świni, to 90% z tego i tak zabiorą pośrednicy. Jeżeli nie będzie zmian systemowych na wsi i zatrzymania ekspansji zagranicznej żywności, to żadne dopłaty tego nie zmienią, stwierdziła Agnieszka Ścigaj. Posłanka zauważyła, że w ostatnich latach zniknęło 30% gospodarstw rolnych, które hodowały trzodę chlewną. Ten proces cały czas postępuje, dodała. W sobotę i niedzielę oprócz Prawa i Sprawiedliwości konwencje wyborcze zorganizowały również inne ugrupowania, Koalicja Europejska, Konfederacja i Wiosna. Na konwencjach główne partie mówiły to, co ich wyborcy chcieli usłyszeć. To były starcia firm PR-owych, stwierdziła Agnieszka Ścigaj. Polityk oceniła, że tego typu formy uprawiania polityki nie mają wiele wspólnego ze służbą i nie powinny być istotą poselstwa. Specjaliści siedzą w kuluarach i się zastanawiają, co lepiej załapało i co się bardziej podobało wyborcom, komentowała posłanka. Ponadto gościem przekładańca był również Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli JŚW. Jana Pawła II. Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.